dzisiejszym jesteśmy na terenie remizu Ochotniczej Straży Pożarnej w Omazach. Decyzją z zarządu postanowiliśmy zorganizować po raz pierwszy dzień otwarty remizy. Jest to impreza przygotowana z myślą o dzieciach, o młodzieży, żeby zapoznały się z pracą strażaków, czym się zajmujemy, czym usuwamy różne skutki zdarzeń i zachęcenia w przyszłości może do wstąpienia do struktury na początku Ochotniczej Straży Pożarnej. Kilka razy przymierzaliśmy się do zorganizowania podobnych rzeczy. Może mówię, nie mamy już najgorszego sprzętu, mamy naprawdę piękną remizę wyremontowaną, oddaną w tamtym roku do użytku. Chcieliśmy to udostępnić również ludziom z zewnątrz, mieszkańcom, do dyspozycji zwiedzających naszych gości. Jest sprzęt, którym dysponujemy. Są to samochody, jest to wyposażenie samochodów. Można również zobaczyć wyremontowaną remizę, rozbudowaną. Niektórzy nie mieli okazji do tej pory zwiedzić tego budynku. Dlatego powstała taka inicjatywa, żeby to wszystko ludziom udostępnić. Żeby tego nie chować, nie trzymać. Każdy, żeby przyszedł, zobaczył, aha, tym dysponują. Co nam jeszcze brakuje, jeżeli będziemy się starali o pozyskiwanie jakichś środków, jakiegoś sprzętu, żeby to było w jakiś sposób uzasadnione. Woda zawsze była największym zainteresowaniem wśród młodzieży, ale również sprzęt hydrauliczny, którym dysponujemy, również wzbudza dość duże zainteresowanie. Jednym z większych atrakcji jest średni samochód Iveco. Również dużym zainteresowaniem cieszy się Ford Ranger. Sporo osób zwiedza również garaże, świetlicę świeżo wyremontowaną. To jest inicjatywa tylko i wyłącznie druhów strażaków, którym z góry dziękuję za pomoc w organizacji tego typu przedsięwzięć. Specjalnie to jest zrobione w miesiącu maju, w miesiącu ochrony przeciwpożarowej. Zawsze chcielibyśmy więcej. Czym więcej osób przychodzi do nas, tym więcej jest większa szansa, że ktoś do nas tutaj wróci. Niestety starsi strażacy przechodzą na emeryturę, młodzież wyjeżdża w różnego rodzaju studia, nie studia, chęć pracy. Członków OSP staje się coraz mniej i musimy to rozpropagować. Wpadliśmy na taki pomysł. Zobaczymy, może to zasiane ziarenko dzisiaj przyniesie efekty w przyszłości.